Powiemy sobie teraz o bólach głowy, więc zaczniemy od podziału na dwa podstawowe typy czy rodzaje bólów głowy, pierwotne i wtórne. Pierwotne to takie, gdzie ból głowy czy dysfunkcje, choroby, które go wywołują, tak, stanowią pierwotny czynnik. I tutaj mamy trzy podstawowe rodzaje bólów głowy, czyli migrenę, napięciowe bóle głowy oraz klasterowe bóle głowy. Z kolei wtórne, czyli takie, gdzie ból głowy jest tylko objawem innych dysfunkcji czy innych zaburzeń, będzie występował pourazowo, na przykład po urazach komunikacyjnych, najczęściej samochodowych. Tak? To są urazy typu smagnięcia piczem, urazy przyspieszeniowe, gdzie często głowa od tyłu idzie jakby do przodu. Tak? I na szczególnie górnej części odcinka szyjnego może dojść do zaburzenia, niestabilności i wtórnych bólów głowy. Mogą być również spowodowane zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych, tak? Czyli w obrębie narządu żucia. A często możemy słyszeć wtedy różnego rodzaju klikania, strzykania, nierówną pracę stawów skroniowo-żuchwowych. I tutaj przydatna będzie współpraca między osteopatą, fizjoterapeutą, a stomatologiem. Dodatkowo z wtórnymi bólami głowy bardzo często będą związane zaburzenia odcinka szyjnego kręgosłupa, szczególnie górnej części C0, C1, C2, ponieważ wychodzą tam nerwy potyliczne większe oraz potyliczne mniejsze. Problemy z zatokami, tak? Czyli zatoki szczękowe, zatoki czołowe, i tutaj charakterystycznym objawem będzie tak jakby rozpieranie jakby z zatok, często przy pochylaniu się, tak? Często przy efekcie walsalwy, czyli zwiększonego ciśnienia, ale można również wykonać test, czy ból głowy będzie związany z zatokami. Gdy pochylamy się i często przy problemach z zatokami ból głowy nasila się, robimy podciśnienie, tak jakbyśmy chcieli zasać powietrze na pół minuty, na minutę, wykonując to naprawdę mocno, naprawdę silnie, i wtedy ten ból będzie się zmniejszał, tak, jeżeli jest związany z zatokami. Może być wtórne bóle głowy, mogą być spowodowane również tętniakiem, guzem, nadciśnieniem tętniczym, tak, co jest oczywiście jakby najłatwiejsze jakby do sprawdzenia po prostu przez pomiar ciśnienia tętniczego, tak, powyżej 140 na 80, wtedy możemy mieć do czynienia jakby z bólami głowy. Bardzo często również mogą być spowodowane nadużywaniem leków i tutaj są dosyć specyficzne kryteria co do nadużycia leków, tak, czyli ból musi występować przynajmniej 15 dni w miesiącu przy regularnym nadużyciu przez ponad 3 miesiące leków typu paracetamol, tak, powyżej 15 dni w miesiącu niesteroidowych leków przeciwzapalnych, tak, czyli tych znanych NLPZ-ów, powyżej 15 dni w miesiącu, czy tryptanów powyżej 10 dni w miesiącu. Tryptany są to leki przeciwmigrenowe, często używane, jednak pamiętajmy, że przy zbyt częstym użyciu mogą wtórnie nasilać i powodować bóle głowy. Również nadużywanie kofeiny może wpływać na dolegliwości bólowe głowy, z tym, że tutaj mówimy o dużym jakby nadużyciu, tak, przekraczającym powiedzmy 5 kaw dziennie. Zbyt małe spożycie wody lub nadużywanie alkoholu, tak, zaburzenie gospodarki elektrolitowej, zaburzenia narządowe. Pamiętajmy, że nerw błędny, który idzie do narządów, unerwia dużą część opony twardej, może dawać bóle głowy. Tak więc często zaburzenia na poziomie pracy narządów, żołądka, wątroby, serca, płuc mogą również wpływać na bóle głowy. Dodatkowo odtężyczkowe bóle głowy możemy mieć, tak? Czyli u pacjentów z tężyczką. Tutaj wykonujemy taki objaw chwostka przez uderzenie w okolice policzka i często, gdy widzimy unoszący się kącik ust lub
drgającą powiekę, tak będziemy mieli dodatni objaw chwostka, który może świadczyć o tężyczce. Jeżeli jest on dodatni, wtedy warto skierować się na próbę tężyczkową w przychodni, żeby dokładnie sprawdzić, w jakim stopniu jest jakby ta tężyczka. Ona jest związana z wypłukaniem niektórych mikroelementów, szczególnie wapnia. I tutaj bardzo często wśród swoich pacjentów spotykam się właśnie z bólami głowy czy zawrotami głowy u pacjentów z tężyczką, więc warto jest te badania również wykonać. Jeszcze jedna przyczyna bólów głowy o charakterze wtórnym to podwichnięcie kości guzicznej, tak? Czyli na samym końcu kości krzyżowej mamy taką małą kość guziczną, która przy upadku na pośladki może się podwichnąć i zaburzyć pracę zwoju nieparzystego. Jest to bardzo ważny zwój nerwowy, który ma połączenie oponowe jakby z oponą twardą rdzenia kręgowego oraz mózgu, tak? I całej właśnie czaszki, więc może dawać bóle głowy, nudności czy nawet wymioty. I tutaj zdecydowanie bardziej narażone będą kobiety, ponieważ mają inaczej ustawioną miednicę, tak? Czy mają jakby szerszą miednicę, przez co jak upadają na pośladki, upadają często na trzy punkty, czyli na guzy kulszowe i kość właśnie guziczną. Mężczyzna najczęściej upada na guzy kulszowe, dlatego po wypadzie na snowboard czy upadku na pośladki u kobiet podrażnienie kości guzicznej może wystąpić niestety częściej i pamiętajmy, że może być przyczyną naprawdę nieraz silnych bólów czy zawrotów głowy. Więc teraz przejdziemy sobie do omawiania napięciowych bóli głowy. Jest to jedna z częstszych przyczyn bólów głowy, często spowodowana zaburzeniem pracy górnej części odcinka szyjnego, mięśni podpotylicznych, na które mogą uciskać nam na nerw potyliczny większy czy nerw potyliczny mniejszy i powodować ich irytację, która dalej przeradza się, naukowo się to określa jako sensytyzacja obwodowa, czyli takie uwrażliwienie danego nerwu. No, czyli zmienia się nieco jego próg pobudliwości przez jakby zupę chemiczną, tam dokładnie są takie substancje, substancja P i substancja CGRP, które wpływają na to, że nerw staje się bardziej sensytywny, wrażliwy i łatwo go podrażnić, może łatwo dać dolegliwości bólowe czy zwiększone napięcie tkanek i ograniczenie zakresu ruchomości. Tak więc będzie to jedna z częstszych przyczyn. Należy pamiętać, że dzisiaj przy pracy przy komputerze, tak często pozycja jest nieprawidłowa, gdzie coraz bardziej z każdą godziną potrafimy przygarbiać się, więc co to powoduje? Tutaj zamykamy nasze ciało, więc nasz wzrok, żeby utrzymać się w płaszczyźnie horyzontalnej, tak, musi napiąć nasz organizm, mięśnie podpotyliczne, żebyśmy po prostu nie patrzyli w dół. Tak więc do tego utrzymania będą nam potrzebne mięśnie podpotyliczne, które napinają się, które będą zaburzały pracę nerwów potylicznego większego oraz mniejszego i dawały bóle głowy, tak? Ponieważ jakby te nerwy unerwiają dużą część tylnej części głowy oraz część opony twardej mózgu, tak? Szczególnie się po tej tylnej części. Więc jest to też tak zwany zespół sekretarki czy syndrom sekretarki, tak, gdzie w trakcie pracy ten ból narasta. Później jak przychodzi weekend, tak, jakby nie ma tej pozycji siedzącej, długotrwałej, tego domknięcia mięśni podpotylicznych, wtedy dolegliwości stopniowo mogą ustawać. Tak więc jest to dosyć dobrze leczący się rodzaj bólów głowy, pod warunkiem, że dobierzemy odpowiednie narzędzia terapeutyczne. Warto jeszcze zwrócić uwagę na prawidłowe nawodnienie, prawidłową dietę, oczywiście, tak żeby to wszystko wpłynęło nam na jak najlepszą pracę organizmu. Klasterowe bóle głowy. Jest to kolejny rodzaj zaburzenia pierwotnego, jeżeli chodzi o bóle głowy. Klasterowe, czyli okresowe, tak, zdarzają się w okresach, na przykład
kilkumiesięcznych, tak? Później mają swoje jakby remisje. I są to bóle, które trwają na przykład kilkanaście minut, później ustępują, później znowu mają jakby swój rzut kilkunastominutowy. Tak i na przykład przez kilka dni takie bóle potrafią łapać daną osobę. Najczęściej są one jednostronne po gałązkach nerwu trójdzielnego, szczególnie jego pierwszej gałązce, więc ból będzie odczuwalny tutaj w okolicy gałki ocznej, za gałką oczną, w okolicy skroni. Tak? Będą to bóle najczęściej bardzo silne. Tak, one mogą mijać po kilkunastu minutach, później znowu nawracać. Często przy silnych bólach klasterowych wiele osób, wiele pacjentów wykonuje nieadekwatne jakby czynności, czyli na przykład wręcz potrafią uderzać głową w ścianę czy w stół, tak jakby z tego bólu, ponieważ jest on aż tak silny. Dodatkowo występują przy bólach klasterowych dolegliwości autonomiczne, najczęściej związane właśnie z gałką oczną, tak, czy jakby łzawienie, zaczerwienienie, często zaczerwienienie twarzy, może też pojawiać się zaburzenie ślinienia, na przykład rodzaj jakby ślinotoku. Tak więc często takie objawy mogą towarzyszyć bólom klasterowym. One zdarzają się w przeciwieństwie do migren znacznie częściej u mężczyzn, tak, tak jak migreny są znacznie częściej u kobiet. Bóle klasterowe dotyczą znacznie częściej mężczyzn. Dodatkowo ważnym czynnikiem, który współtowarzyszy bólom klasterowym, jest często zespół Hornera, czyli w tym przypadku po stronie zajętej, tak, pamiętajmy, że on jest zawsze ten ból klasterowy jednostronny i zawsze lokuje się mniej więcej w tym samym miejscu, tak? Czyli każdy kolejny rzut jest w tym samym miejscu, tak? Nie jak przy migrenie, że może nieco wędrować. I tutaj zespół Hornera będzie związany z zapadniętą gałką oczną po tej samej stronie, może opadać nieco powieka po tej samej stronie i nieco zwężać się źrenica, również po stronie zajętej, po stronie z dolegliwościami. Rodzaj bólu, jaki opisują pacjenci z bólami klasterowymi głowy, to ból palący, rażący, bardzo silnie rozpierający czy kłujący, ale nie pulsujący, jak w przypadku migreny. Migreny. Jest to jeden z najlepiej znanych w społeczeństwie rodzajów pierwotnego bólu głowy. I tutaj mamy różne podziały migren, mamy migreny z aurą, migreny bez aury, ale również pod kątem autonomicznego układu nerwowego mamy tak zwane migreny czerwone i migreny białe, ale o tym powiemy sobie na części związanej z układem nerwowym. Tak więc migreny będą to jednostronne bóle głowy, najczęściej okolicy skroniowej, bóle za okiem o charakterze pulsacyjnym, tak? Czyli jest to silny, pulsujący ból. Te z aurą, które występują najczęściej, narastają stopniowo, tak? I wtedy pacjenci już jakby najczęściej kilka godzin wcześniej, czasami dzień wcześniej, już wiedzą, że będzie prawdopodobnie występowała migrena, tak? Czy są takie objawy zwiastujące. Często widzą aurę, różnego rodzaju przebłyski, tak jakby dookoła przedmiotów, osób, wrażenia iskierek pojawiających się przed oczyma. I najczęściej jest to związane ze zwężaniem się naczyń krwionośnych, które doprowadzają krew do mózgu. Potem następuje faza rozszerzenia naczyń i podrażnienia opon mózgowo-rtęciowych i tutaj jakby szczególnie pierwszej gałązki nerwu trójdzielnego, dlatego również bóle mogą umiejscawiać się w okolicy czoła, oka, za okiem, okolicy skroni, tak? Więc jakby cały ten obszar, gdzie najczęściej bóle migrenowe występują. I jak się okazało, nie są takie łatwe do diagnozy, czy przyczyny migren nie są tak jednoznaczne. Tak? Czyli z jednej strony mamy właśnie nerw trójdzielny, mamy górną część odcinka szyjnego z mięśniami podpotylicznymi ze względu na unerwienie,
ale również będziemy mieli tutaj bardzo duży wpływ amin biogennych i jelit, czyli jelita są zbyt przepuszczalne dla amin biogennych, tak? Czyli to są te składniki, które jakby znajdują się w czekoladzie, w czerwonym winie, czyli w tych rzeczach, które dla osób z migrenami są zabronione. No i jeżeli tych amin biogennych będzie za dużo, jeżeli ich przepuszczalność przez jelita będzie zbyt duża, będą one wpływały właśnie na naczynia krwionośne, które doprowadzają krew do mózgu. Więc przy nieszczelności jelit, tak, również może powstać migrena, jeżeli właśnie wpłynie to na aminy biogenne. I tutaj przy jelitach również ważna jest bardzo gospodarka estrogenowa. Pamiętajmy, że migreny w odróżnieniu od bólów klasterowych znacznie częściej zdarzają się u kobiet niż u mężczyzn. I estrogen wpływa na przenikanie amin biogennych przez jelita. Dlatego migreny bardzo często rozpoczynają się w okolicy okresu. Tak, u większości moich pacjentów, w których pracujemy z migrenami, często właśnie ta okolica okresu jest tą najgorszą. Charakterystycznym objawem są pulsujące, silne bóle, tak, które stopniowo narastają, utrzymują się od kilku, 8-9 godzin, nawet czasami do kilkudziesięciu. Wtedy literatura często mówi również o stanach migrenowych, czyli takich przedłużających się migrenach, aczkolwiek najczęściej po śnie ustają. Charakterystyczne jest również przy migrenach, że pacjenci bardziej preferują pozycję leżącą, w ciemności, bez dźwięków, tak? Czyli mamy tam światłostręt, nadwrażliwość na dźwięki, nudności, wymioty, czyli dosyć silne objawy. I taka osoba najchętniej zamyka się w ciemnym miejscu, bez dźwięków, bez ruchu, idzie spać i po śnie najczęściej migrena się wycisza. A więc to są również takie objawy charakterystyczne dla migreny. Dodatkowo warto jeszcze przy migrenach zwrócić uwagę na niektóre z dodatków żywieniowych. I tutaj badania pokazały, że bardzo istotnym dodatkiem jest wzmacniacz smaku, jakim jest monoglutaminian sodu. Tak, czyli coś, co jest dodawane bardzo często do wędlin, do parówek, kabanosów, tak, żeby polepszać smak, tak? Czyli żeby niejako oszukać troszkę nasz mózg, że to, co jemy, jest świeższe oraz lepsze czy bardziej wartościowe niż w rzeczywistości. I na to muszą uważać wszystkie osoby z migrenami, tak? Czyli powinno się wtedy sprawdzać każdą etykietę produktu, czy nie ma monoglutaminianu sodu. Zapraszam również w dalszych częściach nagrań wideo na autoterapię bólów szyi, gdzie będziemy omawiali sobie, jak pacjent samodzielnie może pracować z obszarem podpotylicznym, ze strefami Ramseya Hunta na uchu, jak może pracować z nerwem trójdzielnym samodzielnie, z odcinkiem szyjnym. Również podejmiemy tematy najważniejszych aspektów w diecie, jakie zioła można stosować, jakie leki są używane, jakie mają skutki uboczne, które są starszej, nowszej generacji, więc podejdziemy do tematu bardzo szeroko. Zapraszam na kolejne części.